Nie należę do wielu grup na Facebooku, ale do kilku, których sobie cenię i którym dziękuję z całego serca za możliwość udostępniania moich filmów. Może nie każdy się nad tym zastanawia, ale dzięki temu możemy rozwijać się w obie strony. Ja mogę dotrzeć do Was, przekazać Wam swoje informacje i wiedzę, a Wy możecie dowiedzieć się czegoś lub zwyczajnie, mam nadzieję, miło spędzić ze mną czas. Nazwy i linki grup podaję w opisie tego filmu i zapraszam jeszcze raz. Serdecznie dziękuję. Cześć, z tej strony Magda z kanału Pani Akwarystka. Przepraszam za ten długi wstęp, ale pewne rzeczy nie należy pomijać. Pozdrawiam również kilka kanałów, m.in. Bednar TV, Aqua Ben Style, Ventgarium, Aquascaping TV, Kierunek Przygoda oraz Andy Domb. Oczywiście za jednym zamachem wszystkich wymienić nie jestem w stanie, ale postaram się w kolejnych odcinkach pozdrawiać kolejne osoby. A przechodząc do tematu. Co siedzi w wodzie kranowej. To może zacznijmy od początku, aby wszystko dobrze zrozumieć, a jeśli nawet coś zrozumieniu umknie, to się nie przejmuj, później będzie wszystko jasne. Polifosforany to związki, sole lub estry, kwasu fosforowego. Takimi związkami są na przykład polifosforan wapnia, polifosforan potasu, polifosforan sodu, ale także adenozonotrifosforan, ATP w skrócie, jest jednym z polifosforanów. ATP odpowiada za transfer energii chemicznej w komórkach organizmu, więc jest to zasadniczo energia, która utrzymuje nas w ruchu i życiu. Polifosforanów nie da się wykryć testami akwariowymi, a dostawca wody nie ma obowiązku identyfikacji zastosowania w wodzie wodociągowej. Dlatego nie jest tak łatwo stwierdzić, czy woda z kranu jest zanieczyszczona polifosforanami, czy nie. Jeżeli zawartość fosforanu w akwarium z wodą wodociągową jest trwale i wymiernie podwyższona, można przypuszczać, że w wodzie wodociągowej stosowane są polifosforany. Jest jednak jeden sposób, aby polifosforany były mierzalne w naszych testach. Woda testowa jest przez chwilę gotowana, pozostawiona do ostygnięcia, a następnie mierzona jest zawartość fosforanów w standardowym akwarystycznym teście fosforanowym. W wysokich temperaturach polifosforany zaczynają się rozkładać i dlatego można je zmierzyć za pomocą naszego standardowego testu. Polifosforany wytworzone sztucznie są bardzo często i w wielu dziedzinach stosowane ze względu na ich różnorodne właściwości i dlatego są również nieświadomie spożywane. Bardzo często wykorzystywane są w przemyśle spożywczym, na przykład w postaci soli emulgującej do serów analogowych. Zapewniają, że masa białka i tłuszczu nie rozdziela się po podgrzaniu, ale równomiernie się topi i trzyma. Ponadto polifosforany są wykorzystywane w sektorze spożywczym jako stabilizatory, regulatory kwasowości, środki kompleksujące lub przeciwutleniacze. Szczególnie znane jest jego zastosowanie w lodach, produktach mięsnych, serach topionych i deserach. Do wody pitnej często dodaje się także polifosforany. Tutaj przejmują zadanie stabilizacji twardości, dzięki czemu w dużej mierze zapobiegają się zwapnieniu rur. Polifosforany chronią też rury przed korozją i rozkładają osady żelaza, ale łączą się też z różnymi substancjami i mogą maskować zmętnienie lub brązowe przebarwienia w wodzie. Dostajesz coś, co wydaje się być czystą wodą, ale substancje nadal tam są. Ważne, polifosforanów nie można wykryć za pomocą testów na fosforany powszechnie stosowanych w akwarystyce. Zaobserwowano, że przy dużym spożyciu pokarmów o wysokiej zawartości polifosforanów
poziom wapnia we krwi ma tendencję do obniżania się. Sugeruje to, że równowaga wapniowo-fosforanowa jest zaburzona przez polifosforany, co może prowadzić do osteoporozy. Ponadto istnieje podejrzenie, że polifosforany biorą udział w rozwoju zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na ADD i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi na ADHD u dzieci. Zwłaszcza w hodowli ryb i krewetek pojawiają się doniesienia o problemach w akwariach z wodą wodociągową, które pojawiają się bez wyraźnej przyczyny. Ponieważ polifosforany nie są jedynymi dodatkami do wody, często nie można przypisać problemów bezpośrednio tej jednej substancji, ale coraz częściej można tworzyć powiązania z polifosforanami i problemy w hodowli, tak jak grzyby ikry, wady rozwojowe u potomstwa i bezpłodność. Oprócz problemów z hodowlą krewetek, krabów i ryb, występują również problemy w akwariach roślinnych zasilanych wodą wodociągową, które można prawdopodobnie przypisać obecności w akwarium polifosforanów. Z jednej strony polifosforany w wodzie kranowej rozkładają się na normalne fosforany w wyniku aktywności bakterii i procesów chemicznych. Wysoka zawartość fosforanów może mieć nieprzyjemny wpływ na akwarium. Wszelkie próby zmniejszenia tej wartości poprzez wymianę wody na wodę z kranu w naturalny sposób kończą się niepowodzeniem, ponieważ nowe polifosforany są stale dodawane do uzdatnianej wody z kranu bez rozpoznania. W rezultacie może dojść do zachwiania równowagi składników odżywczych, co prowadzi do wzrostu glonów. Często obserwuje się również zwiększone występowanie glonów zaroślowych, ponieważ polifosforany mają właściwość tworzenia związków z substancjami odżywczymi dla roślin, takimi jak żelazo. Związki te są wprowadzane do akwarium podczas zmiany wody. Jeśli te związki później rozpuszczają się w zbiorniku, zwiększona zawartość żelaza może prowadzić do rozwoju glonów zaroślowych. Wielu hodowców używa uzdatnianej wody, aby uniknąć polifosforanów, np. z systemu odwróconej osmozy, nawet jeśli zarządzanie wodą wodociągową byłoby w zasadzie możliwe dla danego gatunku zwierząt, np. Neocaridina davidi. Dziękuję za to, że wysłuchałeś mnie do końca. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek. My tymczasem, mam nadzieję, że usłyszymy się naprawdę bardzo.